Widział pan wszystkie mecze turnieju, jak ocenia pan poziom? Znaczy wszystkie mecze Piotrówki widziałem. Na trzecim meczu bardzo wysoki poziom, wyrównany. Może pierwszy mecz był taki troszeczkę wysoko wygrany przez nas. Później kontuzje, dwie kontuzje dwóch podstawowych zawodników i to wszystko chodziło na styk. Dzisiejszy mecz bardzo ważny, decydujący o finale, także należy pogratulować trenerom, no i rodzicom. Ja widzę, co się dzieje, to jest rzadkość, gdzie rodzice z takim animusem, w takim komplecie i na każdym meczu, bo ja po raz kolejny ich obserwuję, także pogratulować i teraz trzymać kciuki, żeby kontuzje ustąpiły i w finale żeśmy walczyli o medal. No właśnie, jest awans do rozgrywek finałowych. No wszyscy wiemy, że liczymy na ten medal. Jak pan myśli, jest szansa powalczyć? WKK Wrocław dziś na turnieju w Radomiu pokazało, że są bardzo silne zespoły. No Wrocław warunki fizyczne odstawał zdecydowanie i tu będzie dosyć trudno. Jak trafimy na nich i to będzie jakiś tam decydujący mecz, to liczę, że może być trudno. Tak mi logika, racjonalność podpowiada. Natomiast każdy inny zespół widzę warunki fizyczne zbliżone i z każdym możemy wygrać. No i liczyć na to, że tak się stanie. Wyznaczony cel, jakim był awans do finałów Mistrzostw Polski, został osiągnięty, ale było chyba trudniej niż przypuszczano. Cel to nie był, czy celem oczywiście był awans, ale chcieliśmy awansować z pierwszego miejsca, także dla mnie zostaje taka lekka porażka, nie ukrywajmy. Chcieliśmy awansować z pierwszego miejsca. Tak wynikło, że w pierwszym meczu, w pierwszej połowie dwóch zawodników kontuzjowanych i to na tyle, że chyba mogą już nie zagrać do końca. Duże osłabienie, bo to byli nasi najwyżsi zawodnicy. Zobaczymy jak będzie. Teraz reszta musi się starać jeszcze bardziej, żebyśmy coś ugrali w finałach. No właśnie, w meczu z WKK Wrocław chyba najbardziej Piotrówce doskwierał ten brak wzrostu, o którym wspomniałeś. Tutaj walka na deskach była przegrana. No nie do końca. Powiem, że akurat na deskach to wygraliśmy tą walkę. Problemem może była to, że zabrakło tych graczy, bo zawsze oni tam coś zdobywają punktów, zabrakło około 20 punktów. No i nie ukrywam też, że graliśmy u siebie i liczyłem na szóstego zawodnika, którego nie było. Niestety bardziej chyba rodzice byli przerażeni wynikiem niż zawodnicy. A mecz z Pabianicami również, no końcówka rodem z NBA. Można tak powiedzieć, ale cały czas prowadziliśmy, trochę kontrolowaliśmy. Także no, nie chwycili nas za żaden punkt, ale można tak powiedzieć, że trochę emocji było w tym ostatnim meczu. Dziękuję serdecznie, a o co gramy w finale? O najwyższe, zawsze o najwyższe miejsce. Zobaczymy, no będzie ciężko, nie ukrywam. Będzie ciężko ze względu na to, że nie ma tych dwóch zawodników i nie wiadomo, czy się wykurują. Także będzie ciężko.